jako reżyser spotkałem się z Puccinim wiele razy. Jako człowiek, jako artysta zawsze mówię, że Puccini mnie nie potrzebuje. Nie lubię reżyserować Pucciniego, jako że jest genialny i ma już wszystko dokładnie dopisane, określone w muzyce. I reżyser jest niepotrzebny tak naprawdę. Natomiast Turandot jest wyjątkowa, jako że ma właśnie inne zakończenie, czyli tak jakby jest nieskończona. Czyli coś, co dla reżysera jest bardzo ważne, że jest wielkie wyzwanie, jakieś zadanie. Toska, Cyganeria, to są rzeczy, które są tak genialnie napisane, że bez reżysera mogą działać. Ja podchodziłem do Suor Angeliki, do Gianni Schicchi, do oper nietypowych Pucciniego i Turandot, którą robiłem wielokrotnie w bardzo różnych wersjach, nawet na stadionie. W związku z tym jest to repertuar, który bardzo, bardzo cenię i który mnie bardzo rozwija.